Cześć wszystkim, no i witam was ponownie po długiej przerwie. Wracamy do Cabela's Big Game Pro Hunts. Tym razem jeszcze mamy wyższą grafikę, gramy w rozdzielczości 1920, mam nadzieję, że w 1080 HD w stawie. No i oczywiście filtrowanie ustawiam na maksa. Tak więc jedziemy dalej. Skończyliśmy ostatnio na 183 punktów na dziki. O, jak widzicie, przyniosłem sobie save'y na nowy komputer. No to co, no to lecimy, musimy nabić... Ile potrzebujemy? 800. No czyli musimy zabić tak z dwa odyńce, jakieś duże, fajnie było. Okej, okay. Jaka godzina jest? 10. No to jedziemy 10. Czy ja tu nie pamiętam w ogóle, na czym skończyliśmy, nie przeglądałem, w sumie to mi się nie chciało. No. Hollow Point 150 gramów, ten będzie mocniejszy, jest dobrze. Lunetę 4 mamy, to kupiliśmy. Czekajcie, to jest na drugi wabik, tak? Hollow Point, o, patrzcie, mam już dwa rodzaje amunicji, nawet tego nie widziałem. Dobra, no to lecimy. Okej, okay. To lecimy tak i Enter. Dobra, no, co tam ogólnie słychać? Wiecie. Jak to ukazuje, raz lepiej czasem, raz gorzej. Może teraz się uda, jak tu się... A, sen, dobra, co się kłócało, nawet zapomniałem, jak wygląda interfejs, on tego nie tam, sobie jednak, tak? Są tam klury, czy nie? Okej, są. Tu mamy 129 punktów. O, i teraz znowu się zagrałem w Countera ostatnio kilka razy za dużo. I znowu się odzwyczaiłem pewnie od tego. Czekaj, F się tagowało, okej. Okay. Zwyczajnie się od rodzaju strzelania, jak pamiętam, to jest inny. O! Potem co? Ten widzi 138 punktów. Mam nadzieję, że się nie spłoszą. No i tak gram na trybie łatwym, więc nie powinno być. Tak, ten ma ile? 127, czyli tam jest mniej. Okej. Okay. Teraz niech się ustawi jakoś dobrze. Zbliżymy się. Okej. Okay. Jak widzicie, to jest dobra luneta, czwóreczka. Niestety jeszcze jest nieprzesadna, tylko statyczna. I jakoś tak kiepsko wygląda. Jak się wstrzymywał oddech? A, shift. Okej. Okay. Próbowałem spać jak w fantazji. Gdzieś tam będziemy celować. Na płuca. Okej. Okay. No i to mam tak. Okej. Okay. Idealnie. Prawe płuco. Na komorę, na sercu trochę niżej było i by padł w miejscu. No okej. Okay. A ten drugi co, nie ucieka? Dobra, ucieka. O, patrzcie jakie pudło. Ale zapierdziala, dobra, odpuścimy sobie. No i co? Mamy nasz piękną 270, która wygląda chyba o wiele lepiej niż w Hunterze. No, ogólnie Hunter. Co można powiedzieć? Nie wiem, czy tam siedzicie w tym świecie. Nowości. Też nie mam z tym czasu tłumaczyć tego wszystkiego. No, mają zamiar wprowadzić dinozaury, osobną produkcję The Hunter. Primal. Tak, gdzie będą dinozaury. Nie wiem, co tego wyjdzie, ale cieszy mnie tylko to, że gra ma być jednokrotnego zakupu. Okej, okay. F podnieś, Enter kontynuuj. Okej. Okay. I wracamy do naszej chatki. Hunt 450 from Stanton, no okej, okay. Misja jeszcze jest, widzicie? Stanton Blind, gdzie tu jeszcze mamy dziki? A czy my tu mamy jakiegoś standa? Nie wiem, zobaczę się w trakcie. Buy Better Gear. Scent maska. Nie chcę. Scent maska, czyli eliminator zapachu, jak The Hunter jest. Dobra, zrobimy tą 450. Jeszcze raz tam wystartujemy. Mam nadzieję, że jakiś będzie. Bo trochę przypuszczyliśmy. Okej. Okay. Już widzę, tam jest. O, ten jest duży. Ale my musimy... Iść tam. Tam jest stęp. W sensie, przenosi tam zwyżka.
No a Cabela, czyli Activision, no, zapowiedzieli, że w tym roku niestety nie wypuszczą żadnych gier człowieckich, ale to w przyszłym roku mają zamiar wprowadzić kilka tytułów zarówno na konsole, jak i na komputer. Miejmy nadzieję, że zechcą po prostu wyrwać tych klientów od The Hunter, ponieważ no oni tam, jak już wiecie, przyginają trochę z... To jest 300, my idziemy tam. To się tak? Usually offer relatively good concealment, but are placed higher up to avoid getting spotted by animals. Tree stands also provide some scent protection as the hunters smell will go over the heads of nearby animals. Okay, otagowany. No i miejmy nadzieję, tak jak wracając do tego, że przejmą rynek The Hunter. Czyli, no, zrobią taki symulator, bez żadnych dodatków, bez żadnych innych rzeczy. Będziemy mogli sobie spokojnie przejść The Hunter na Cabelasa, będzie odwzorowana grafika, będzie dość fajna, bo wiecie, to niby wyszło w 2013, albo nawet w tym roku, już nie pamiętam. I też, no, grafika pozostawia trochę do życzenia, nie? Te wszystkie takie elementy, ale przynajmniej jest dobrze zoptymalizowana w porównaniu do The Hunter, tak? No i brakuje przede wszystkim trybu multiplayer. No, teraz będę chyba podstawa w każdej grze, tak? Tryb wieloosobowy. Gra bez trybu wieloosobowego, teraz jest jakaś, nie wiem, no, porażka, można to powiedzieć. No, rozumiem, że są jakieś gry, w których no nie można tego zrobić, tak, ale no, mają swój klimat. No i tym po prostu nam się odwdzięczają. No. No i tam polowają, no co. No i The Hunter, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oni planują ten... nadal rozwijać grę. Widzę, że... O. Dobra, nie ruchuj się, chyba poszły. Nie, gapi się na mnie. Dobra. Wiecie co? Albo smród mój czują. Dobra, powiedzcie mi teraz, który jest mój. Mniejsze. To jest też to mniejsze. A ten na duży uciekł. Dobra, wyszliśmy w krzaki. Więc nie, jak ja tam chodzę, jest cholera. Żeby nas nie zaatakował czasem. No już miałem taką sytuację, tak? Już nas atakowano. Znaczy, na filmie tego nie widzieliście? Nie widzieliście, ale ten on jest tak właśnie, jakby chciał nas co najmniej rozjechać, nie? A nie chcę go spłoszyć. Wtedy pójdzie reszta zwierzę, a tam chyba tam chodzi jeszcze najdłużej. No nie ruszam się, chłopie, no nie patrz tak na mnie, no co się patrzy? No już się uspokój. Weź to jakiś Wicodin od House'a, coś. No i to na mnie skacze. Widzicie, jak się zachowuje? Jakby się mnie zatkować. Ja muszę wejść na to. Jeszcze na to widzę, czwórka. O cholera. Jeszcze kilka kroków i wejdę sobie na zwyżkę. Chyba, że mnie zje. Okej, okay, udało mi się. Dobra, teraz powiedzcie, bo widzę jednego. Ten jest większy, tak? Tak jest zbyt mało. Tam chodzi ten duży. Też nie ten. Dobra, jak to nie ten, tylko ten. To lecimy. Nie będzie na 450. No ale nam dałem trochę levelu. O, nie level, po co jeszcze? Okej. Okay. Jeszcze później przejdziemy tamtą, może nam się udaje.
Da. Koleś mówi, jak zwykle, że wszystkie rzędy zostały przepuszczone stąd. Nie mamy szans. A ja tam widzę, o widzicie? Biegnie tam, ucieka. Gdzie on jest? Gdzie on biegnie? O cholera, daleko biegnie. O, zatrzymał się, zobacz. Jak myślicie? Taki daleki strzał wyjdzie nam? O, powiem wam, że na takiej odległości jeszcze nie strzelałem. O, zobaczcie, jak zniosą. Oj, fatalny strzał. Oj. Dobra. Teraz zachowam się totalnie nie tak jak powiedziałem. Czyli po prostu wyjdę do menu. Dobra, to może mamy jakąś tą misję. Tu mamy misję na dzika. Musimy ją zrobić. A na jelenie ile potrzebujemy? Mieć? 820. No to pokażę wam może jak się wabi jelenie. O, może to wam pomoże. Jakoś w rozgrywce może rozmaicim wam wasze rozgrywki. Tylko jak się wabiło? Czekajcie. Nie pamiętam, wiecie? Dobra. Options, controls, X, i teraz tak, hold breath, interact, L, ok, L. Pięknie. I tu ryczą jak jelenie, a nie jak... 279 punktów. No, powiem wam, że ten jest naprawdę ładny. 279 punktów. O, piękny. Jeszcze raz. O, a tu jest jeszcze jeden, zobaczę. I te ryczą mają takie nasze polskie jelenie szlachetne. Ale ten się do nas zbliża. Cholera, widzicie? Idzie do nas ten malutki, a my chcemy tego dużego tam. Ten jest piękny. Znaczy, nie, ładnie nam go zasłania, no. Jakby wyszedł trochę dalej. O, idealnie, tak jak teraz wychodzi. Uda się? Uwaga! Jest, okej. Okay. Jest płuco. I prawe płuco. Jest super. Szczerze mówiąc, teraz tak jak w The Hunter zwierzę powinno się położyć. A dlatego dostaniemy chyba ujemną kasę. A jeszcze trzeci spartacz on strzał. Okej, okay, i trzeci trafił. Okej. To padł. Okej. 270 halo, powiedział, to masz nam przeładował, widzę. O, to jest dobrze. Powiem wam, że jeszcze większego byka nie strzeliłem od tego. A gdzie on pola, zobaczcie, jak daleko dostał na dwa płuca. Okej, leży. Farba jest. I zobacz. No, w porównaniu do tych White Tile w The Hunter, no to jest maleństwo, ale tu chyba większych nie ma w ogóle. Enter, okej. Okay. O, to miałem trzy upolować, widzicie? No, nie, nawet nie zwracam uwagi na te... Jak to się nazywa? Cele. O, za tego też dostałem. Dobra, spróbujemy jeszcze zwabić. O, kaczki. Oczywiście możemy do kaczek też strzelać. Wszystkiego, co się rusza tutaj, prawda? Wszystko, co się rusza, może być upolowane przez nas. Tak więc jak kupimy sobie dwór, to pójdziemy na kaczki. I co? Wszystkie uciekły jeleń? To byłem ja, czy w końcu nie, bo ja już sam nie wiem. Jest, odezwał się. Dobra. I go wabimy.
teraz pytanie, skąd on przyjdzie, bo nie wychwyciłem, ale chyba stamtąd to się wydawało. Czasami moje przypuszczenia mogą być błędne. Nie mamy oczywiście gorszej amunicji. Będzie trzeba dać naprawdę no celny strzał, krótko mówiąc. Bo ciekawe się zaczniemy polować na niedźwiedzie. Wtedy się zacznie. Tak, dobra. Przyjdzie dla nas z zagórki. Tu wiecie, trójnóg jest rozłożony. Też wyglądają u niebo lepiej niż The Hunter. A w sumie nawet nie trójnóg, zobaczcie, przenośna ambona. Tylko z obracanym krzesełkiem, naprawdę dobra sprawa. A tu mamy jakieś... Co my tu mamy? No, grondliny same, zobaczcie, grondlin tu jest, tak? Także, no stand, no. Tu mamy hunting stuff. I tam, okej. Czekamy naszego byczka. Ułożymy się w wszelki wypadek. Wiatr je. Od nas. Tak, odnieść się, zobaczcie, 400-450. No my chcemy tego byczka. No chodź, bo jeszcze misję musimy zrobić. O jest, zobaczcie, jak wyszedł z boku. Chyba go widzę nawet. Jak mi się zdaje. Nie, zdaje mi się. Podejdziemy. O nie, dobrze. Maluda. Malutki. Oj, i będzie, nie będzie płucek. To jest ten jeszcze kijowa amunicja. Będzie dziczek uciekł, dobra. Teraz będzie zabawa w trapienie. Hollow point. Ojeju, dostał nawet, nie dostał żaden organ, więc będzie długie poszukiwanie. Dobra, tam mamy. Watch the wind, ja wiem, kurde, koleś. Watch the wind, okej, on skręca. Zobaczymy, jak to będzie. Dawaj. No i przez te wszystkie krzaki jeszcze muszę lejść, jak do niego spłoszę zaraz. Czekajcie, co, zmienił to? Urywają się? Okazuje się, że tutaj na E, tak? Czyli na... Jest. Okej, są ponownie. Ciekawe, czy ten sam, czy inny. Zaraz nie wiemy. Zobaczcie, jak zaczynam polować z łuku, to dopiero będą wyzwania. Nie no, farba prowadzi tam, w tamtą stronę, więc prawdopodobnie to jest ten sam jaj. Czekamy na niego? Czekamy? Dobrze było. No i są w sumie dwa, czyli zobaczymy, który będzie nasz, albo to będą inne. Zawabimy jeszcze raz. Dobra, coś tam już się wychyla. Albo mi się po prostu piksele rozwiązują, ale mi się wydaje, że już powoli się wychyla. Zaraz zobaczymy, jak tylko tam za górki będzie go widać. No ładnie, farb prowadzi w taką stronę. I to chyba jest nasz, tak, seriously injured, poważnie zraniony. I to jest nasz byczek.
postaram, żeby podszedł bliżej, wtedy będzie bardziej pewny strzał, będzie większa siła pocisku i większa penetracja. Żeby nas nie wyczuł, to może jeszcze go odłoczymy. Ale znaczy, jakoś tak chyba nie zaznaczę, że jest ranny jakoś. Teraz jakby go trafił, bo zobaczcie, on jest tak. To mamy okazję idealnie strzelić go. Myślałem, że teraz będziemy na mu strzelać. Wiadomo, że z drużyny połowej nie wolno. Ale dostał idealnie. Na płuco. Ale się jeszcze nie złożył. Okej. Widzicie różnicę w krwi? W farbie? Tu jest ciemna farba, tak? Czyli taka, która nie była śmiertelna. Ta, która powoduje śmierć zwierzęcia, jest różowa. No i mamy trzeciego byka. No i misja zakończona. Nie pamiętam, czy nas sprzęt teraz automatycznie do tego. Tak, automatycznie nas sprzęt. Zarobiliśmy 5700. Nie pamiętam, co możemy kupić. 270, 223 nam jest niepotrzebne. Chyba nawet go nie miałem. Łuk możemy kupić. A zobaczymy, co trzeba do tej misji. A, nic nie trzeba. Po prostu trzeba Pinkushion. Czyli nie musimy polać jakiegoś Pinkushiona na pusto serce. No, on chce dać nam. Co ma luda? Good luck as you head out to the stand, and remember, get a good feel for the lay of the land around you before you sit down and pick where you're gonna hunt. Okay, jak to powiedział, da nam jedyną, mamy, chce nam w podarunku dać szansę na zapolowanie na legendarnego pinkusza, czyli dużego byka, który przychodzi wraz ze swoim stadem, chmarą, na łąkę, tak? Musimy wybrać jedną z dwóch zasiadek i dostać się na nią przed nim, tak? W jak najlepszym czasie, nie płosząc zwierząt, bo zobaczcie, z lewej strony już nam pokazuje pinkusza, a to jak się nazywa, nie, Pikachu jakiś, z Pokebola wyskoczył, no i po prostu mamy go polać już. No i nie wiem, ja bym biegł cały czas. Nie chcę ich spłoszyć. Niech się zrobi żółte, to im powiedzcie. Ale i tak was nie usłyszę. Okej, jesteśmy na bolu. Pamiętajcie, że on jest ten bardzo, bardzo puchliwe są te zwierzęta w misjach. Ciężko, ale jak przechodzimy, czy nie grę. O, bażanty? Gdzie? Bażanty? Nie, kuropatwy. Zobaczcie, już tam wchodzą zwierzęta, widzicie? I to on tak. Samowanie póki co. I zaraz już wyjdzie stary pinkusz do nas. Z tamtej strony polowałem, bo raz z wiatrem biegłem, tak? I często po prostu uciekł, bo mnie wyczuł. A dwa, że chyba jest trochę dalej. Chociaż nie wiem, teraz jak patrzę, to one i tak wychodzą z połowy pola, więc. Więc. Okej. To są słabe. Tu jest pinkusz. Legendarny stary pinkusz, to jest naszym celem, więc oszczędź te niby wielkie byki, powiedział, że są super trofea, a ja wam powiem, że to są zwykłe byczki, słabe strasznie. Zaraz wyjdzie pinkusz, mówię wam. Okej, okay, i jest. I pinkusz. Uj, to taki mocny, zobaczcie, 265 punktów, nie wiem, czy chyba mocniejszego nie strzeliśmy wcześniej. Zobaczcie, nie strzelaj, dopóki nie będziesz pewien, że masz strzał na. Strzał na serce. Serce.
serce, płuca lub na szyję. Dobra, idzie w naszą stronę. Podobno, że jak przyjdzie za blisko, to nas wytrzymuje. Ale wiecie, oj, ciężko mi trafić z tej czwórki, bo ona ma jeszcze takie duże kółeczko. Zaczyna. Nie wiem, gdzieś tutaj wyjdzie na to pole. Jak wyjdzie, tutaj będzie chyba dobrze. Jeszcze jakby się bokiem ustawił, by było super. Okej, idzie do nas, kochany. Lovely old pinkish. Okej, no ustaw się bokiem, bo ciężko, oj, ciężko mi. Żeby się nie spłoszył teraz. Dobra, idzie w naszą stronę coraz ochoczo. Bardziej ochoczo, więc ja wypadałoby wykonać strzał. Ja pierdolę, chłopaki. Jeszcze raz mi się uda, ale spieprzyłem misję. Poważnie spieprzyłem misję. Muszę go trafić w płuco. No to już jeszcze nie mam szafa to. Dobra. O cholera, nie wiem, próbować. Dobra. Nie będę marnował waszego czasu. Spróbujemy jeszcze raz. Szybko polecimy. Mam nadzieję, że da się mnie te filmiki wszystkie. Dobra, 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 koleś. Skipping cutscenes. Przeskakuj stręgę. I lecimy na Ambona. Strasznie zawyżyło strzał. I have no idea why. Nie powiem się dlaczego. I widzicie, to jest balistyka pocisku. Tu strzelasz gdzie indziej. I trafiasz gdzie indziej. A w Hunterze wiecie, jak to wygląda. No jakieś balisko tam jest wprowadzone, ale... Więc wszystko ma swoje plusy i minusy, tak? The Hunter ma swoje plusy, a... Ale ma też wiele... minusów. Co jest? Patrzcie na czerwono. Co, poszyły się? Tak, tak, wyposzyły się, wiecie? I teraz się wyposzyły. To jest głupota jakaś. Dawaj, jeszcze raz. Dobra, tak, tak, już wysłyszeliśmy tą wersję od ciebie, że jest legendarny, stary i w ogóle zajebisty. Dobra, spróbujemy tak, czy nie. You are leaving the hunting zone, follow the waypoint. Okej, robi się żółte, patrzcie. No i patrzcie, no do cholery jasne. Dobra. Spróbujemy następnym razem. Już nie mam dzisiaj na to siły. Dobra, następnym razem spróbujemy. Czyli od następnego filmu zaczynamy z jeleniami. No i postaram się nabić dziki tak, żeby można było z nimi zacząć. Tak więc do usłyszenia i dzięki wielkie za oglądanie. Like, sub, czy co tam wolicie. No najlepiej jakiś